Widzowie, już tak rano sobie wstaję i mówię tak, no rozumiem, ok, nie będzie operacji, szybko i tak dalej, potrzebują czasu, yy, zrobią coś kiedyś i w ogóle, miałem jakieś takie myśli. Ale potem na szczęście zobaczyłem film Fiako i on mnie tak zainspirował do tego, żeby jeszcze sobie trochę tak pogadać głupot, nie? Ale przed gadaniem głupot jeszcze. Małpa, musi być, musi być. Z kodem Zone też musi być. Oczywiście. Do skinów, wymieniania. Fajna strona. Skiny z naklejkami. Niewliczone też. Fajen. A więc. Jakby. Znaczy, ja nie oglądałem tego filmu. Ja po prostu na tytuły patrzę. Jak mam być szczery, Ja się nie będę odnosił do tego filmu. Bo ja nie wiem, co w nim jest. Ale. Jakby. Wiecie. Bo ja sobie tak siedzę czasami i się tak zastanawiam. No jak to możliwe, że nie ma operacji? No jak to możliwe? No przecież już, przecież już, przecież już nawet 6loldy napisał, że będzie. No to jak już nawet on napisał? No to jak to możliwe? No przecież, przecież już Gabe Follower wrzuca 15 tweeta o tym, że jutro będzie. No to jak ma nie być? Nie, według mnie to jest tak... Że James Bond przyjechał na motorze, a oni już mieli klikać, mówili tak, lecimy, operacja, I już mają tą rękę na guziku i nagle James Bond przyjechał na motorze i tego yy, pracownika Valve, tak wiecie, wziął pod pachę i mówił tak nie będziesz, kurwa, tego włączał. Tak było, serio. Albo na przykład Godzilla się zrespiła w, normalnie w Valve. Bo to jest niemożliwe, żeby jej nie było. No przecież trzeba o tym zrobić 584 odcinki, że nie ma operacji. Jak to jest możliwe, że nie ma operacji? Niemożliwe, kurwa. Tysiąc dni nie było, no to skoro tysiąc dni nie było, to chyba już będzie, no. Ja pierdolę, a jak 20 razy pod rząd będzie czerwone, to już potem musi być czarne. Bo przecież tak, no właśnie. Kopenhaga? Niezakończony event? Py, 25-lecie CS2, znaczy CS-a w ogóle. Mówić to coś? Skoro jest 25 lat, wybite w nieodpowiednim momencie do wydania operacji, co to oznacza? Że to jest właśnie dobry moment, żeby wydać operację. Dokładnie tak. Myślenie logiczne? Myślenie w taki sposób, żeby Valve zarobiło? Py, py fy, fy, fy. Filmik na YouTubie, kurwa, trzeba nagrać. Także no. To jest jakby właśnie. Że ludzie to jeszcze kurwa oglądają i oni się nastawiają na tę operację. Oni mają tak, normalnie, że kurwa. Czy wy czaicie, jacy wy jesteście kurwa tępi z tą operacją? W sensie. Dobra. Załóżmy, żeby była, nie? Naprawdę, wybija tam ten 19 Normalnie 19 wybija i wbija operację, nie? To spoko, nie? Rozegra się. Kurwa. Czaisz. Jakby ile masz czasu na rozegranie całej operacji? W najbardziej optymalny sposób? 5 godzin! Zdążysz! To jest kurwa proste. Naprawdę, jakby przez 5 godzin, kiedy wychodzi operacja, da się kurwa zrobić wszystko! Tam, więc. Jakby w ogóle.. Kurwa. Nosi mnie to trochę. Bo to jest coś takiego, że CS się na dwóch. na dwa typy ludzi. Są ludzie, którzy CS'a widzą jako pieniądze, i są ludzie, którzy go widzą jako grę. I jakby jedni z tych ludzi nie rozumieją drugich, i nawzajem, bo osoby, które chcą pieniądze, mają wyjebane w to, czy ta gra działa, czy nie działa, czy tam jest 500 tysięcy botów, czy jest 500 tysięcy graczy, czy oni latają na cheatach, czy nie latają na cheatach, i tak dalej. Liczy się numerek, tam który wyświetla się. Bo jakby jak jest y, duży ten numerek, to znaczy, że jakiś inwestor będzie chciał to kupować ogólnie, bo powie, o, duży numerek, nie? Jakby tak to działa, po prostu. Mnie nie interesuje, kurwa, czy, czy w tej grze w ogóle się da strzelać za łupy czy się nie da strzelać za łupy czy jakby recoil z kałacha jest stary, czy jest, kurwa, nowy recoil z kałacha. czy jest 15 kul w jakiejś broni, czy jest 10 kul w jakiejś broni, czy okno na mu mirażu istnieje, czy jest zamurowane, czy long na daście, kurwa, dalej jest longiem, czy go skrócili o połowę, nie interesuje mnie to zupełnie szczerze. Czy, da, czy jest e, 64 t czy czy 128 t w dupie to mam. Czy jest anti-cheat, czy go nie ma, w dupie to mam. Autentycznie. Mnie to nie interesuje, nie? N nie mam, nie, naprawdę mnie to nie interesuje. Wprowadzają anti-cheat, to mam to w dupie. Nic nie zmienia w moim życiu. Autentycznie. I wymyślicie, nie, bo będzie więcej ludzi grało. Tak to gra więcej cheaterów. Oni, oni też są na tyle pojebani, żeby robić zakupy na rynku. Muszę też tą skrzynkę otworzyć. Więc jakby. Nie wiem, może grać 5 milionów cheaterów w tę grę. Jakby ry to rynku nie, nie zniszczy. Ale jak wywalą boty, które farmią skrzynki, to to już jest coś. To jest coś. I teraz powiem Wam coś jeszcze, co Wam łeb rozpierdoli. Dla mnie osobiście, większym update'em jest dodanie music kit'a do gry, niż dodanie ant -cheato. To jest większy update. Dużo większy. Mnie bardziej interesuje. <gryw> co ja tak powiem, ale. I, jakby, o co, o co mi wchodzi? Bo to jest, wiecie, że ja bejtuję w chuj, nie? Że ja normalnie ja kurwa z procy te baity sadzę, nie? Na tych ludzi, którzy mówią GILPATA! tak, mogę odpalić w komputer i strzelać do ludzi. Fajnie! Ja, ja ten. To jest oczywiście specjalnie, mam nadzieję, że to rozumiecie. Znaczy. To, to ja tak naprawdę uważam, ale też jest to specjalnie. Yy, specjalnie tak to mówię. Mógłbym tego nie mówić. Wtedy bym się nie narażał, nie? Ale <grym> jakby rozumieć, mam nadzieję. W każdym razie bawi mnie to, że ta sekcja gameplayu to są dosłownie ludzie, którzy na, na tę grę. Nie wiem, oni jakoś tak. Kurwa, oni tak patrzą na zasadzie. Gra jest po to, żeby dawała przyjemność i fan. Bo to jest gra. Gra ma bawić i spająć społeczność. A ja na to patrzę tak, że jakby tu jest cała strategia tej firmy. Oni muszą panować nad tym marketem. Oni coś kurwa... I... <i> Chyba, że będą bior pasy 2 nie? Ale jakby oni muszą jakoś... jakoś to rozgrywać. Oni muszą jakiejś kurwa instancji mózgu używać do tego, żeby się tu poruszać. ok? I jakby kwestia tego, czy operacja wejdzie dzisiaj, za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące czy za trzy? Z perspektywy gracza, to jest, o nie, będę musiał dłużej poczekać na granie w moją ulubioną grę na moich nowych trybach. O nie! I nie będę mógł kupić sobie nowego agenta oraz może do tego Keynesiana na mojego Glocka, który z którego będzie mi się fajnie strzelało od dzisiaj. I to jest jakby to widzenie. A dla mnie, no to jest po prostu jakby game changer, czy oni to dodadzą teraz, czy nie. Wiadomo o co chodzi, nie? Tylko ja na to nie patrzę z perspektywy emocjonalnej, tylko z perspektywy takiej, że to po prostu ma realne zmiany na tym markecie jebanym, nie? Ale obok tego, obok tego, że to dla mnie ma zmiany i to dla mnie ma impact, to jeszcze do tego podchodzę zdroworozsądkowo. Znaczy, ja nie chcę sobie wyżyczyć operacji, operacja nie jest czymś, co się wyżycza. Że ja mówię, zróbcie. Oni zrobimy. <grymne> Zrobicie. Zrobimy. To nie są kurwa bułki, w, kurwa piekarni. Żeby powiedzieć. No, zróbcie. Dobra, zrobimy. To jest. Jakby. Ja nie wiem, czy operacja w CS-ie to nie jest w ogóle jedno z jakichś największych wydarzeń, jeżeli chodzi o świat gamingu. W sensie nie, nie sądzę, że największe wydarzenie. Ale chyba jakby jeżeli chodzi o kapitałożerność i jakby y, takie, wiecie, takie przyciąganie pieniędzy, to kurwa, no jeszcze pewnie Dota gdzieś tam konkuruje, nie? W sensie gdzieś tam jeszcze jest pewnie Dota i jej majory, że to jakby jest blisko, chociaż wcale nie są, nie jest, znaczy wiem jakie są pule nagród w Docie, chociaż... Jak widzę, jakie są niektóre supply'e w cs to nie, nie chyba, chyba Operacja jest taką totalnie top 1. Nie chcę zakłamać, nie wiem, może istnieje jeszcze jak... chociaż... Nie, nie wiem, czy istnieje jakakolwiek gra, w której w którą ludzie ładują więcej pieniędzy niż w operacje w CS-ie. Czy istnieje w ogóle jakikolwiek moment w jakiejkolwiek grze, w której... jest więcej pieniędzy władowane niż przez Operację w CS-ie. Ale dosłownie, jakby, uuu... Sprzedało się coś. To nowość, kurwa. Ale chodzi mi o to, że jakby to, to, to nie jest, to, 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 to nie jest kurwa bułka w piekarni. O, w ten sposób. To jest duże. To rozumiecie o co chodzi? To jest ważne dla nich, kiedy to wchodzi. To jest ważne, jak to zrobić. To jest ważne dla całej tej gry, kurwa. To jest dosyć istotne. Tak to powiem. Znaczy, bułka w piekarni też jest istotna, bo po to jest piekarnia, żeby były bułki, nie? Tylko ogólnie, jak zrobisz jedną złą bułkę, to ją wypierdolisz. Jak zrobisz jedną złą operację, to będzie ciężko, bo to jest jednak dosyć duże. Naprawdę. I według mnie, jakby przede wszystkim w tym kontekście, jakby to. Wiem, to ja tak nawet. Byłbym, byłbym w stanie powiedzieć że operacja, że jakby community CSA już nie zasługuje na żadną operację. Jakby w tym kontekście. Że jakby operacja dzisiaj byłaby za duża na to community. W sensie to jest zbyt duży event, żeby go dostać. I ja wiem, że to też dziwnie brzmi, to brzmi bardzo dziwnie. Jakby o co chodzi, że to jest za duży event, żeby go dostać? chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj ten event po prostu by rozpierdolił cały ten rynek. I ja nie mówię o tym, że on by rozpierdolił go na zasadzie, żeby wszystko spadło, albo żeby wszystko urosło, tylko jakby skala wpływów, które by były pod, właśnie pod tak jakby tym ciężarem operacji, no byłaby to byłby procent jakiś tego rynku. Naprawdę jakby operacja by się zaingerowała w jakiś procent tego rynku. Poważnie, więc jakby jeżeli robisz coś, przedsięwzięcie, na które czeka kurwa każdy. Miałeś milion osiemset tysięcy graczy. To zostanie przebite, jak będzie operacja. na spokojnie. Milion osiemset tysięcy graczy było. W piku. tak Jakby chcesz ją zrobić dobrze. Chcesz ją zrobić w dobrym momencie. Chcesz to wyczuć i tak dalej. I jakby... Jeżeli ja tak do tego... Jak ja na to tak patrzę, ja na, na to... No ja do tego w ten sposób podchodzę. To... Jakby dla mnie to nie jest tak, że... O my jakaś data, pokczam zróbmy. Albo... Y, OMG! Mapę! Znaleźliśmy mapę, kurwa, na Twitterze! Wow! Operacja! Y, albo nie wiem... Y, ktoś powie... No, pewnie zmienią rewolwer! Operacja! To jest większe! To jest szersze, kurwa! To jest jakby... Czy mapa może zwiastować operację? No może zwiastować operację! Ale czy ją zwiastuje jutro? No, kurwa, nie bardzo, nie? No, jakby... No jaki? No to, to tak jak ja wcześniej mówiłem. To co, to, to jest normalnie tak, że ktoś sobie wrzuca mapę do warsztatu i oni mówią tak, ale byśmy sobie zrobili operację, no. Ja pierdolę, ale jeszcze mapy nie mamy. Będzie jedna mapa i robimy. I normalnie jest tak. Biorą, odpalają warsztat, szukają, szukają, szukają i mówią Ja pierdolę, ale zajebista mapa. No i jest operacja na następny dzień. Są kurwa umowy, jakby... Ja nie wiem, na warsztat Steam, z tego co wiem, może wrzucić cokolwiek każdy. Ale żeby się rozliczyć, jakby, jeżeli. Chyba, że nie, no ale jakby tak mi się wydaje, że na warsztat Steam może cokolwiek wrzucić każdy. Ale żeby kurwa. mieć umowę z Valve, to trzeba im wysłać yy, na przykład zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w swoim kraju, nie? Czejcie, to jest. to jest kurwa. to jest co najmniej. Jeżeli nie masz tego zrobionego, to trzeba to wszystko poogarniać, nie? Jakby tam jest dużo osób. One, one robią różne rzeczy. Tam jest mnóstwo tych ludzi. Żeby otrzymywać przelewy od Walf, naprawdę trzeba się postarać. To nie jest tak, że jakby wchodzisz sobie na warsztat i masz tak. O, warsztat, spoko. Nie. Nie. To są duże, To są duże rzeczy. Naprawdę. I jakby to wymaga czasu. I jakby... Ja powiem w ten sposób, że... Jak do jasnego chuja? Można. Można być tak kurwa zdziwionym, że. Ja pierdolę! Operacji nie ma, kurwa jutro. Jak to możliwe? No niemożliwe, godzinę temu nie było operacji, kurwa. Film trzeba zrobić. No, dzisiaj nie było operacji, ale kurwa jaja. No way. Przecież jest tyle poslak. W końcu jakaś mapa była. No to jak jest mapa, no to już GG kurwa. Wszystko, wszystko już jest na miejscu, nie? Jakby. Arr. A dajmy nawet na to, że będzie ta operacja, nie? Ja już, tak, już tak powtarzając, że ona będzie. Normalnie kurwa siedzimy w środę do 5 rano. Jest operacja o tam trzeciej godzinie, czy coś takiego. To jakby... Powiem tak. Dla gracza zwykłego? Kurwa, on powie tak. O, dzisiaj weszła operacja. To akurat za ten, za tydzień se pójdę do Żabki, kupię se Price Carda, wpłacę se na Steam'a i se kupię operację i se ją zagram. To jest mental gracza. Jakby? Naprawdę, to jest mental gracza? Który będzie? Yy, mental inwestora? I realnego? Takiej osoby, która flipuje? To jest jak Joe Dirt, nie? W sensie, wchodzi operacja, alarm kurwa ci w domu napierdala. Jakby masz podłączone wszystko, kurwa. No to, to, to jest ten mental. Jakby 15 telefonów do ciebie dzwoni, 15 ludzi, którzy siedzą. Jak ty nawet nie siedzisz, to kurwa ktoś inny siedzi i dzwoni do ciebie. Że to jest, no bo w momencie, kiedy są duże pieniądze na szali, to po prostu tak jest. Że zostaniesz o tym poinformowany. Autentycznie zostaniesz. Jakby. A jeżeli, jakby jesteś osobą, która podchodzi do operacji na zasadzie spoko, operacja, bo zawsze oddawała długoterminowo, to możesz w takim momencie naprawdę wziąć i kurwa spać. Mieć to całkowicie w dupie. I możesz przyjść, kurwa, za trzy miesiące na tę operację i powiedzieć tak: A, se coś na niej kupię. Poważnie. Jak ktoś jest kurwa inwestorem, czy tam fliperem, czy innym traderem, to on się o tym dowie minutę po tym, jak ona zostanie wypuszczona. Jeżeli jesteś zwykłym graczem, który sobie gra w komputer, to nie ma to znaczenia dla ciebie, kiedy się o tym dowiesz. Czy się dowiesz, kurwa, o 3 rano, czy się dowiesz, kurwa, o 16? To jest bez znaczenia. Żadnego. Jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, który inwestuje w operację, to też nie masz żadnego znaczenia. To, to, to dosłownie o operacji się, kurwa, możesz dowiedzieć półtora miesiąca po jej wyjściu. Nic ci to nie zmieni. Bo te ceny po prostu będą w miarę stabilne. Więc jakby, kurwa, to jest chyba ostatni film, który krytykuje to podejście. Mam już tego dość. Jak mam być szczery? Jeżeli operacja ma wchodzić jutro, to niech wchodzi jutro. Jeżeli na tyle dobrą infrastrukturę zrobili w Valve, żeby ona była jutro, nie wierzę w to, że wejdzie jutro. Jestem gotowy na to, że wejdzie nawet za 5 minut. Jakby nie ma, nie ma we mnie. Jakby. Ja się i tak o tym dowiem na czas. I każdy, kto chce, to się dowie o tym na czas. O to chodzi. Jakby. Bo wiecie, jest tak nawet, że sobie będziesz siedział przed tym jebanym telefonem I nagle będzie po, minuta po dodaniu operacji Zobaczysz ekonomia, zona, operacja, o oh, kurwa I powiesz, no i operacja, no i mamy to Albo będziesz bait, nie? Dlatego dam do tytułu, że serio, jak coś Także Jakby Kurwa, zchillujmy bombę już Ok? No I git